Największy kompleks leśny w tej części Europy, duży i zwarty, obejmujący powierzchnię 50 tysięcy hektarów, rozpostarty pomiędzy Rudami, Kędzierzynem i Gliwicami, leżący na terenie nadleśnictw Rudy Raciborskie, Kędzierzyn i Rudziniec. Tworzą go jednogatunkowe drzewostany sosnowe, konsument ogromnych pokładów dwutlenku węgla, emitent wielkich ilości tlenu, zapora dla przemysłowych zanieczyszczeń, miejsce rekreacji i wypoczynku, zielone płuca Śląska. Lasy na Śląsku były mocno dotknięte negatywnymi skutkami dynamicznego rozwoju powojennego przemysłu. Wykonano tu jednak tytaniczną pracę w celu przywrócenia ich bezcennego znaczenia. I kiedy wydawało się, że wszystko zdecydowanie idzie ku lepszemu, nastąpiła niewyobrażalna tragedia. Wybuchł pożar. Było wczesne popołudnie około 13.26 sierpnia 1992 roku. Ogień pojawił się w leśnictwie Kiczowa przy linii kolejowej Racibórz-Kędzierzyn. Kilkumiesięczna susza, 40-stopniowe upały, zaledwie 5% wilgotność ściółki leśnej i wyjątkowa aura spowodowała, że już po godzinie płonęło 100 hektarów lasu. Po trzech, dwa razy tyle. Wiał niebywale intensywny i porywisty o zmiennych kierunkach wiatr. Ogień przenosił się nadzwyczajnie szybko i niestety otwierał coraz to nowe kierunki zagrożeń. Początkowa łączna długość pożarowego frontu wynosiła prawie 3,5 km. Pożar wdzierał się szeroką ławą. Dowodzący akcją gaśniczą ustalili, że pierwszą linią obrony będzie leśnictwo Kiczowa. Jednak pogoda nie dawała za wygraną. Nagłe zmiany kierunku wiatru błyskawicznie zmieniały postępowanie ognia, co wykluczało precyzyjne przewidywanie lokalizacji skutecznej obrony. Huraganowe podmuchy zmieniały nagle charakterystykę z pożaru poszycia leśnego na pożar wierzchołkowy. Przyczyniały się do tego palne opary olejków eterycznych i płonące, strzelające szyszki, co wspomagane huraganowymi wręcz podmuchami wiatru stwarzało śmiertelne zagrożenie. Nagle ogień przenoszony był z ogromną prędkością prawie 150 km na znaczne odległości ponad głowami strażaków, nawet po kilkaset metrów. Wielokrotnie, mając pożar przed sobą, w kilku sekundach atakowani byli płomieniami za plecami. Powodowało to zagrażające życiu pułapki polegające na błyskawicznym odcięciu drogi ewakuacyjnej. Temperatura w takich miejscach dochodziła do 1000 stopni Celsjusza. W takich właśnie okolicznościach doszło do tragedii. W jedną z leśnych dróg oddziałowych wjechało kilka wozów strażackich w celu podjęcia próby zatrzymania rozpędzającego się pożaru. Nagle zostały otoczone szalejącym żywiołem. Uwięzieni w tym kotle ognia strażacy zostali pozbawieni możliwości ewakuacji. Zdesperowani próbowali ucieczki. Dwóm z nich zabrakło szczęścia. Najwyższą ofiarę życia złożyli dowódca zmiany, młodszy kapitan Andrzej Kaczyna z Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu i druh Andrzej Malinowski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodnicy. Pierwsza linia obrony okazała się niestety nieskuteczna. Płonęło już 2000 hektarów lasu. Do świtu następnego dnia zaprzestano strażackich działań. W drugim dniu pożar osiągnął największy przyrost, prawie 10 hektarów na minutę. Żywioł rozszerzał się na północny wschód. Bezpośrednio zagrożone zostały, znajdujące się w odległości 5 km, zbiorniki paliwa należące do zakładów chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu. 70 tysięcy ton. Ekologiczna tragedia wisiała na włosku. Ogrom tego pożaru powodował konieczność koncentracji olbrzymiej ilości sił i środków. Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone były na niewyobrażalną skalę. Jednostki z 30 województw, prawie 1000 strażackich samochodów, 12 czołgów inżynieryjnych, kilkadziesiąt pługów i spychaczy, 8 śmigłowców, 26 samolotów, 50 cystern kolejowych, 6 lokomotyw, prawie 10 tysięcy ratowników, strażaków, żołnierzy, policjantów, leśników, członków obrony cywilnej i służby zdrowia. Sztab akcji ratunkowej zlokalizowany został na boisku sportowym w Kuźni Raciborskiej.
Wielkim problemem tak wielkiej koncentracji sił była logistyka, kwatermistrzostwo i stworzenie całego nieodzownego zaplecza zapewniającego żywienie, miejsca noclegowe i odpoczynku, opiekę medyczną oraz umożliwiającego zmianę odzieży i bielizny. Niezwykła dynamika tego pożaru i jego nieprzewidywalność co do rozprzestrzeniania się przez cały czas jego trwania powodowały realne zagrożenie dla okolicznych osiedli ludzkich, zakładów pracy, instytucji i przedsiębiorstw. Cały czas możliwa była konieczność ewakuacji tysięcy osób. 6 dnia trwania pożaru spadł zbawienny deszcz. Był to przełomowy moment, mający prawie 120 km obwodu i szalejący na prawie 10 tysiącach hektarów gigantyczny pożar został wreszcie opanowany. Jednak jego dogaszanie, szczególnie tlących się podziemnych torfowisk, trwało do 20 września. Wtedy, w pełnej, tragicznej odsłonie, w miejscu lasu, ukazało się martwe i złowrogie pogorzelisko. Spaleniu uległo prawie 10 tysięcy hektarów lasu, miliony martwych drzew, morze popiołu, zginęły tysiące zwierząt i ptaków, które nie zdążyły opuścić terenu pożaru. Dojmująca, martwa cisza. Ogień strawił poziom próchniczy gleby, powodując jej niewyobrażalną dewastację. W ciągu kilku dni zniknęły zielone płuca Śląska. Zniknął jeden z największych w kraju kompleksów leśnych, produkujących tlen i kształtujący warunki życia. Poważnie naruszony został cały ekosystem. Duże straty ponieśli także uczestnicy akcji gaśniczej. Hospitalizowano 50 osób, prawie 2000 udzielono medycznej pomocy. Spłonęło 15 wozów strażackich, 26 motopomp i prawie 70 km strażackich węży. Rozmiar tragedii nie napawał optymizmem co do odbudowy utraconych zasobów leśnych. Wydawało się, że potrzeba do tego dziesiątek lat. Jednak determinacja leśników zdziałała cuda. Opracowano plan odbudowy i przystąpiono do działania. Na oczyszczanych terenach rozpoczęły się nasadzenia. Potrzebne były jednak w dużych ilościach specjalne sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, odporne na te wyjątkowo trudne warunki. W tym celu powstała jedna z najnowocześniejszych w Europie szkółka kontenerowa. Co roku opuszczało ją prawie 9 milionów sadzonek. Na pożarzysku rozpoczął się żmudny i czasochłonny proces przywracania życia. W całym feralnym 1992 roku w ponad 9 tysiącach pożarów spłonęło łącznie w Polsce prawie 34 tysiące hektarów lasu. Doświadczenia tego tragicznego roku znacząco przyczyniły się do powstania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który spowodował dynamiczny rozwój sił i środków strażackiego działania. Ze względu na ludzkie ofiary, powierzchnię, zasięg, czas trwania i wielkość zniszczeń, pożar lasu wokół Kuźni Raciborskiej uznawany jest za jeden z największych w Europie i najtragiczniejszy w powojennej historii Polski.